Jeszcze w czwartek i piątek można głosować na projekty zakwalifikowane do tegorocznego plebiscytu w suwalskim budżecie obywatelskim. Do podziału jest 2 miliony 600 tysięcy złotych. Ogółem do finałowego głosowania dotarło 26 pomysłów. 10 małych o wartości do 120 tysięcy złotych, sześć tak zwanych dużych, których realizacja może kosztować od 120 000 do 900 tysięcy każdy i 10 projektów kulturalnych lub społecznych, na które realizatorzy mogą dostać nie więcej niż po 20 tysięcy. To już ósma edycja suwalskiego budżetu obywatelskiego. Głosy można oddawać w wersji papierowej, urny są ustawione w akwaparku i ratuszu. Warto też pamiętać o możliwości głosowania elektronicznego. Przypominamy, że w każdej kategorii można oddać tylko jeden głos, wskazać po jednym projekcie spośród dużych, małych i społeczno-kulturalnych. Jeśli w głosowaniu udział chce wziąć osoba niepełnoletnia, oczywiście może to uczynić, ale jej głos będzie ważny, jeśli uzyska zgodę opiekuna prawnego. Wyniki głosowania poznamy 26 października. Lista projektów oraz system elektronicznego głosowania dostępny jest na stronie Budżet Obywatelski, Suwałki EU.